przede wszystkim taka solidarność już się sprawdziła samorządowców, ponieważ ja działałam w takim stowarzyszeniu Wspólna Polska. Wszystkie duże stowarzyszenia samorządowe połączyły się, 9 dużych stowarzyszeń. Jesteśmy teraz razem, wielką rodziną. Ja jestem od zawsze samorządowcem, od początku, od 90 roku i wiem, że działalność samorządowców niesie wielkie przesłanie, tak? Bo my reprezentujemy wspólnoty samorządowe, działamy natychmiast, rozwiązujemy różne problemy, ale jeżeli jesteśmy sieciowani, tak? Jeżeli możemy ze sobą konsultować różne decyzje, no to jesteśmy silniejsi, ale przede wszystkim skuteczniejsi. Ja jako doświadczony samorządowiec z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, takiego ruchu jeszcze w historii samorządu, nowego samorządu po 89 roku nie było. Jesteśmy zjednoczeni, działamy razem. Dzisiaj to jest kilkaset samorządów z całej Polski. Bardzo się cieszę, że województwo lubuskie dołącza do tego najlepszego ruchu samorządowego w historii po 89 roku. Będziemy razem współpracować, będziemy razem współdziałać, będziemy sobie pomagać nawzajem. Dziękuję. Cieszę się, że lubuska rodzina samorządowa postanowiła się zsieciować, postanowiła się sfederalizować i tym samym dołącza do dużej grupy już ponad 300 polskich samorządów, które tworzą ruch Tak dla Polski. I dzisiaj to, ja bym powiedział, to, że w Polsce mamy taki ustrój, jaki mamy, że mamy ustrój zdecentralizowany, ustrój, w którym samorząd odgrywa ciągle jeszcze i na szczęście dużą rolę i znaczenie, ten proces niesienia pomocy może być i tak szybki, i tak efektywny, bo to dzisiaj samorządy mają bardzo różne zasoby, które uruchamiają, nie czekając na taką systemową pomoc państwa. Ja mam nadzieję, że właśnie ta aktywność nasza, inna niż partyjna, ta związana z działaniami społecznymi, z działalnością lokalną, będzie się mogła lepiej i to zdecydowanie lepiej rozwijać właśnie w ramach takiego ruchu. Ruch samorządowy, Tak dla Polski, to jest fajny pomysł. Liczę na to, że to będzie dużo dobrego. Tutaj spotkaliśmy się w takim gronie samorządowców. Rozmawiamy o jednym, rozmawiamy o wojnie w Ukrainie, ale rozmawiamy też o tym, że w samorządach jest tak naprawdę skupiona energia naszych mieszkańców. Jeśli samorządy ją wyzwalają, to liczę na to, że Tak dla Polski ten ruch samorządowy też pozwoli skonsumować tę energię w sposób, który sprawi, że mieszkańcom w Polsce będzie żyło się lepiej, że uchodźcy z Ukrainy znajdą tutaj opiekę, a my będziemy mogli powiedzieć, samorząd jak zawsze stanął na wysokości zadania.